Psy, które występują w filmach, na długo zapadają w pamięć widzów. Tak właśnie stało się z Sabą, która zagrała w Pustyni i w Puszczy. Niewiele widzów zdaje sobie sprawę, co działo się z nią na planie filmowym. Psy od dawna partnerują ludzkim bohaterom przy okazji realizacji filmów. Motyw przyjaźni człowieka z psem wielokrotnie pojawiał się w kinematografii, a widzowie zdążyli się już przyzwyczaić do obecności czworonogów w filmach. Chociaż na Oscarach wciąż nie ma kategorii za najlepszy psi występ, to role psiaków na długo mogą pozostać w pamięci widzów. Psy na polskich ekranach. Największa gwiazda, Szarik. Chyba najbardziej rozpoznawalnym psem w polskiej kinematografii jest Szarik, czyli kultowa psia postać z serialu Czterej Pancerni i Pies. W rolę Szarika wcielały się aż trzy psy. Trimmer wystąpił w największej ilości scen i to jego widzowie mogli najczęściej oglądać na ekranie. Razem z Trimmerem zagrali jeszcze Spik i Atak. Wszystkie psy były przedstawicielami tej samej rasy, więc tylko prawdziwi psi fani byli w stanie odróżnić psy, które wcielały się w postać Szarka. Dziś w telewizji psy zagościły już na stałe. Z polskiego serialu Komisarz Aleks możemy kojarzyć tytułowego Aleksa, w którego znowu wcieliło się aż troje psich aktorów: Rocky, Ramzes i Wawel. Kolejne seriale TVP, czyli Barwy Szczęścia i Ojciec Mateusz, tam widzowie mogli poznać się z Orisem, psem rasy Papillon. Na planie filmowym Czterech Pancernych i Psa w roli tresera zwierząt wziął udział Franciszek Szydełko. Szkolenie, które zorganizował dla zwierzaków wcielających się w rolę Szarika, trwało ponad 2 lata i było wyjątkowo ciężkim zdaniem. Psy w Pustyni i w Puszczy. Dwie Saby Franciszek Szydełko wziął także udział w realizacji ekranizacji W Pustyni i w Puszczy, gdzie miał okazję pracować z dwoma dogami, Łosią i Apaczą, które wcieliły się w postać ukochanej przez wszystkich Saby. Temperatura piasku, gdzie nagrywano film, wynosiła aż 70 stopni. Do tego dochodziło niebezpieczeństwo ukąszenia przez skorpiony. Dlatego na planie dochodziło do niecodziennych praktyk. Psy odgrywające Sabę, żeby nie poparzyć łapek, musiały mieć na sobie skarpetki, które chroniły je przed wszelkimi niedogodnościami. Najlepsze newsy dnia, źródło, Interia. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.